Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy Suzuki Swift Sport. Najnowsze wcielenie tego modelu dostępne jest tylko i wyłącznie jako wersja hybrydowa. Co wyszło z takiego połączenia, a przede wszystkim, czy takie połączenie Swiftowi Sport wyszło na dobre? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Na początek chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane zakupem używanego samochodu, na przykład Swifta, mogą bez wychodzenia z domu i jechania na drugi koniec Polski sprawdzić egzemplarz, którym są zainteresowane. Co wystarczy zrobić? Wchodzimy na stronę carvertical.com, wpisujemy VIN, pobieramy raport i sprawdzamy, czy ten konkretny egzemplarz nie jest na przykład kradziony, czy nie jest powypadkowy, czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie, a stali widzowie mojego kanału wiedzą, że mogą teraz zrobić to taniej, ponieważ Car Vertical przygotował dla nas 10% zniżki. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu i wszystko zadzieje się samo, także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do Swifta. I również standardowo zaczniemy sobie od technikaliów, czyli czym tak naprawdę jest Suzuki Swift Sport. I w zasadzie na tym skupię się w tym teście, ponieważ ja test, nazwijmy to, zwykłego Swifta już robiłem, także wyświetla Wam się gdzieś karta, możecie sobie obejrzeć. No a czym jest Sport? Przede wszystkim pod maską znajdziemy benzynowy, turbo doładowany silnik o pojemności 1,4 litra oraz system, co ważne, miękkiej hybrydy. Jeśli słowo hybryda kojarzy Wam się z tym, że ona coś obniża, na przykład spalanie, no to w tym wypadku obniżyła również i przede wszystkim moc, dokładnie o 11 koni mechanicznych, których w tej chwili mamy 129. I gorsze jest również przyspieszenie, bo do 100 km na godzinę ten egzemplarz rozpędza się w 9,1 sekundy, czyli o całą sekundę gorzej niż poprzednia wersja. To, co natomiast wzrosło, to maksymalny moment obrotowy, konkretnie o 5 Nm do wartości 235. Zaznaczę jeszcze tylko, że silnik jest czterocylindrowy na szczęście oraz, że mamy manualną sześciobiegową skrzynię biegów, tylko taka dostępna jest oczywiście w Swifcie Sport. No ale podstawowe pytanie, czy po tym, co przed chwilą usłyszeliście, po samych wartościach katalogowych bylibyście w stanie określić Swifta mianem Sport? Nie żaden Sportline, jakiś pakiet Sport, po prostu czy jest to samochód w jakiś sposób sportowy? Otóż śpieszę z bardzo konkretną odpowiedzią, nie i tak. Dlaczego nie? W moim mniemaniu, jeśli samochód przyspiesza do 100 km na godzinę w 9 sekund, no i ma 129 koni, to po prostu nie możemy określić go mianem samochodu sportowego, hot hatcha, czegoś takiego, bo wiadomo, że to nie jest żadna rajdówka. Ale to nie są parametry uprawniające do takiego stwierdzenia. I na pewno wszystkie osoby, które podejdą do tego samochodu, patrząc na przykład na niego, już nie na tą samą nazwę Sport, ale właśnie patrząc na niego, widząc te zderzaki, widząc te nakładki, widząc te progi, czy przede wszystkim z tyłu te wstawki karbonowe i dwie rury, dwie prawdziwe rury, co ważne i coraz rzadziej niestety spotykane, ale można odnieść wrażenie, że to jest taki mały go-kart. No i właśnie, podstawowe założenie. Nie podchodźcie do tego auta jak do małego ścigacza. Jeśli nie nastawicie się do niego w ten sposób, a z kolei nastawicie się, że to ma być samochód, który da maksymalną ilość radości z jazdy, którą może dać taki samochodzik, to sytuacja zmienia się diametralnie. I właśnie dlatego powiedziałem też tak. To jest samochód, do którego, jak właśnie sam zmieniłem podejście, zmieniłem nastawienie, zobaczyłem, że nim oczywiście można ruszyć szybko ze świateł, wyprzedzić wiele samochodów, które po prostu chcecie wyprzedzić, ale jeśli nastawicie się, że to nie jest samochód do bardzo dynamicznych przyspieszeń, do których brakło mocy, tylko do tego, żeby za każdym razem wsiadając do niego mieć mega fan z jazdy, no to on takie zadanie spełni. Może oczywiście nie tutaj, ale to, co powinno robić się w tym samochodzie, o tak jak na przykład teraz, no ja oczywiście jeszcze szybciej jechać nie mogę, ale rzucacie sobie dwójkę czy trójkę na jakiejś szybszej drodze i zakręty. Ten samochód, w zasadzie w nim nie występuje coś takiego jak przechyły nadwozia. Ja jeżdżąc po tych samych trasach, po których jeżdżę na przykład codziennie, czy w zasadzie samochodami testowymi, gdzieś tam łuki, w których w większości samochodów przechylam się bardzo na boki, ten samochód w zasadzie robi to ziewając. I to jest najważniejsza rzecz, jaką Suzuki Swift Sport Hybrid będzie Wam potrafił dać. Mega radość z jazdy.
Ale rzućmy też okiem na kilka praktycznych, nazwijmy to, parametrów. Na przykład bagażnik. To nie jest najważniejsza rzecz w takim samochodzie, ale musicie mieć świadomość, że to jest 265 litrów, czyli naprawdę niedużo. Niewielki samochód, niewielki bagażnik. Można się tego zdecydowanie spodziewać. No ale jeśli potrzebujecie go czasami gdzieś tam, żeby się zapakować, to ten aspekt sprawdźcie. I to, co ja też bardzo często rekomenduję w przypadku foteli takich, to nie są kubełkowe, no ale coś ala, mamy zintegrowane zagłówki, mamy te fotele dość wąskie, to sprawdźcie to, bo to nie jest samochód dla szerszych ludzi. W mieście to nie będzie raczej w ogóle przeszkadzało, ale jak gdzieś wyskoczycie na dłuższą trasę, no to żeby nie było lipy. Pożyczcie taki samochód przed zakupem i po prostu sprawdźcie go w trasie. Taka moja rekomendacja. Samochód, fotele przede wszystkim, bo o nich w tym momencie mówię. Wnętrze natomiast jest zaskakująco przestronne. Materiały są bardzo twarde, ale trzeba im oddać, że spasowane z dużą starannością. To, że jesteście w wersji sport, to w zasadzie ta czerwona czy bordowa wstawka i zegar obrotomierza, który ma również czerwoną tarczę. Co bardzo pozytywne, Swift ma fizyczne, może nie przyciski, ale po prostu pokrętła od klimatyzacji. To jest najlepsze rozwiązanie, bo po prostu stosuje się je najłatwiej. To nie jest w żaden sposób dotykowe, ani tym nie kręcimy. Może nie jest to najpiękniejsze, ale ja zdecydowanie wolę to niż to obsługiwanie wszystkiego w ekranie. No i warto też zwrócić uwagę, że klimatyzacja jest jednostrefowa. Wspomniałem, że mamy manualną skrzynię biegów, co jest oczywiste. To nie jest jakaś najlepsza skrzynia na rynku, ale jest bardzo przyjemna, bardzo pasuje do tego samochodu. Nie wyróżnia się w żadnym kierunku, ani negatywnie, ani pozytywnie. Bardzo przyjemnie się nią jeździ. No i oczywiście ręczny, mechaniczny. Może być to ważna informacja dla osób, które chcą kupić taki samochód, żeby na przykład pobawić się zimą. Na całej reszcie nie będę się skupiał, bo robiłem to już w przypadku testu Swifta. Ważne, jest Android Auto, jest Apple CarPlay i dość rozbudowany komputer, jak na Suzuki. Mamy tu kilka opcji więcej niż w standardowych modelach, także też całkiem spoko. Zwrócę Wam natomiast uwagę na jedną rzecz, na którą narzekały dosłownie wszystkie osoby, które jechały ze mną na miejscu pasażera, a konkretnie chodzi o wysokość siedziska. Wszyscy, którzy wsiedli na to miejsce, powiedzieli, że siedzą zdecydowanie za wysoko i jak to obniżyć. No to nie da się obniżyć i faktycznie jak sam tam wsiadłem, również miałem takie odczucie, że jest dla mnie też za wysoko. Spotkałem się też z opinią, że na miejscu kierowcy też przydałoby się jakieś niższe ustawienie. Ja jeżdżę na najniższym. Mnie to jakoś mocno nie przeszkadza, ale faktycznie jest coś takiego. I taka dziwna rzecz. Podjeżdżam teraz na przykład do świateł. Zobaczcie, ja teraz nie widzę, jakie mam światło z mojej pozycji. Muszę się wychylać i jeśli nie mamy tych świateł, które są umieszczone niżej, to faktycznie to jest takie, może dziwne mówić o czymś takim przy teście samochodu, ale gwarantuję Wam, że zwrócicie na to uwagę, jak wsiądziecie w ten samochód, stojąc pierwszy czy drugi na światłach, nie widzicie, jakie jest światło, jeśli nie ma tych umieszczonych niżej. Dziwna rzecz, no ale tak jest. No ale dobra, co daje w ogóle ta hybryda, ta miękka hybryda, po co się to tutaj znalazło? Po co to w sumie, oczywiście wiadomo, obniżenie tych wszystkich wartości, szkodliwe substancje i tak dalej, nie będziemy w to wchodzić. Czym to się kończy? Przede wszystkim tym, że samochód nie posiada silnika, na którym będzie mógł sobie jechać. Znaczy będzie mógł, tak jak na przykład teraz mam luz, no to przy 15 na godzinę on się wyłączy i zaoszczędzicie 0,00001 litra paliwa. Tutaj oszczędności jakiejś wielkiej nie zauważycie, ale co by nie było, Suzuki Swift Sport nawet przy bardzo dynamicznej jeździe w mieście nie będzie Wam palił więcej niż 8 litrów. Przy normalnej jeździe to będzie tak powiedzmy 6,5-7, także bardzo dobry wynik. Oczywiście niewielkie auto, ale auto powiedzmy sportowe kojarzy się raczej z wyższymi wynikami. Jazda po autostradzie to znowu będzie te powiedzmy 7,5, max 8 litrów, a jak wyjedziecie na drogę z ograniczeniem do 90, będziecie sobie jechać spokojnie, to też spokojnie zejdziecie poniżej 5 litrów. Także wartości jak na taki samochód bardzo w porządku. Mówiąc o spalaniu czy samej mocy, musimy zawsze pamiętać, że nowy Swift Sport Hybrid waży co prawda już ponad tonę, ale jest to tylko 1020 kg, co jak na dzisiejsze standardy jest wartością niedużą. I ogólnie podsumowując ten temat, trzeba powiedzieć, że ogromną zaletą tej wersji jest po prostu to, że chcąc pojeździć nawet bardzo dynamicznie, kompletnie nie musimy się bać o spalanie, bo tak jak mówię, te 8 litrów to powinien być max. Nie wpadniecie tutaj na żadne 13-14, także w tym aspekcie super. Miękka hybryda natomiast, pomimo tego, że
nie będziecie sobie mogli pojeździć tak jak zwyczajną hybrydą na samym silniku elektrycznym, to dla mnie największą zaletą takiego rozwiązania jest ruszanie. Ja ostatnio w kilku samochodach narzekałem na przykład na to, że samochód jest bardzo nerwowy podczas wyłączania się silnika, włączania właśnie gdzieś, powiedzmy, stojąc na światłach. Mocno mnie to denerwowało. To coś takiego w Swiftie nie występuje właśnie dzięki miękkiej hybrydzie. Ona też oczywiście wspomaga gdzieś tam działanie systemów pokładowych, klimatyzacji, wyświetlaczy i tak dalej, ale najbardziej odczujecie to właśnie podczas zatrzymywania się i ruszania, które dzięki niej są dużo przyjemniejsze. A na przyjemność wpływa też kierownica, która nie tylko fajnie wygląda, ale przede wszystkim jest bardzo przyjemna w dotyku, spłaszczona trochę na dole, ale to jest jeden z elementów, który bardzo pasuje do tego samochodu w tym aspekcie, powiedzmy, sportowym i naprawdę fajnie się ją obsługuje. No i też mówiąc o bagażniku, nie wspomniałem, że z tyłu jest zaskakująco dużo miejsca. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Samochód jest ogólnie niewielki, ale miejsca jakoś mi z tyłu nie brakowało. I ostatnie elementy z takich walorów użytkowych to zawieszenie, które oczywiście jest i musi być dość sztywne. Także to też myślę, że ktoś, kto kupuje taki samochód, tego się spodziewa. Ale sprawdźcie też ten aspekt gdzieś tam na nierównych drogach, bo to zawieszenie, mimo że nie jest jakoś mega twarde i takie prawdziwie sportowe, to jest twardsze niż standardowo w samochodach, więc żeby Wam to nie przeszkadzało i może troszkę przeszkadzać też wyciszenie, bo w tym samochodzie jest po prostu głośno. Ale znowu, myślę, że dla klientów tego konkretnego modelu to jakaś wielka wada nie będzie. No i dobra, do brzegu, do najważniejszego. Wiecie już wszystko o tym samochodzie, nie wiecie jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie ile to kosztuje. I to jest największy problem, z jakim spotka się Suzuki Swift Sport. I może nawet nie chodzi o samą kwotę, bo to jest 90 tysięcy złotych. Za samochód całkiem dobrze wyposażony, bardzo ładnie wyglądający, rzucający się w oczy, dający mega dużo przyjemności z jazdy. Po prostu bardzo fajne auto. Takie, z którego nie chce się wysiadać, takie, w które chce się wsiąść znowu. Naprawdę kawał dobrej roboty. Tyle, że, tak jak powiedziałem, nie sama wartość główna, czyli te 90 tysięcy, jest największym problemem. Chociaż to oczywiście jest mega dużo forsy. Ale za praktycznie taką samą kwotę, 2 tysiące więcej powiedzmy, kupicie Fiestę ST 200-konną. Ona będzie oczywiście troszkę gorzej wyposażona na tym pułapie cenowym, ale to jest 200 koni, 6,5 sekundy do setki. Coś, co jest w tym segmencie chyba najważniejsze. Czyli moc. Wybór należy do Was, ale boję się, że tak naprawdę największym problemem Suzuki Swifta jest Ford Fiesta ST, a nie sam Suzuki Swift Sport. Chociaż z mojej strony pełna rekomendacja dla zakupu takiego modelu. Tak jak mówię, to nie ma być samochód praktyczny, cichy, wygodny. On ma dawać radochę z jazdy i przez ostatni tydzień dokładnie to robił. Dawał mi mega dużo radości z jazdy. Daj znać, co Ty sądzisz na temat tego modelu, na temat jego ceny, na temat hybrydy w takim samochodzie, bo to jest aspekt, który mnie mocno interesuje, co Wy o tym sądzicie. Pamiętajcie też o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych testów, które już niebawem. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!